Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Jeżeli myślicie, że dzisiaj posłuchacie sobie o poezji, to niestety znowu nie tym razem, bo zebrał się materiał na kolejny pręgierz, czyli proces pomiędzy Dorotą Wellman a Jackiem Piekarą. Zapraszam. O co w tym wszystkim chodzi? Obie strony procesu najprawdopodobniej znacie. Twórczość Jacka Piekary to jest temat w ogóle na zupełnie inny odcinek. Co by tu jednak nie mówić, jest to jeden z prekursorów fantazy w literaturze polskiej. Człowiek, który pisał fantastykę, pisał fantazy jeszcze bodajże przed Andrzejem Sapkowskim. Nie był pierwszy, ale był jednym z pierwszych. Później jego twórczość to już różnie można oceniać, różnie mówią. Były lepsze książki, były gorsze książki. Jest na pewno jednym z bardziej znanych pisarzy fantastyki. Doroty Wellman też przedstawiać nie trzeba. Zresztą nie jest ze świata literatury, więc to jakby nie moja działka. Jak ktoś nie zna, co by mnie bardzo zaskoczyło, to zawsze można sobie wygooglować. No i o co poszło? O co poszło? Poszło o wpis na Twitterze, który zamieścił pan Jacek Piekara przy okazji bodajże któregoś Czarnego Marszu i udziału w nim, albo zapowiedzi udziału, to też jest zabawne. Doroty Wellman napisał ni mniej, ni więcej, tylko to, co teraz możecie tutaj zobaczyć na ekranie. Mówiąc krótko i zwięźle i na temat, to są słowa, które moim skromnym zdaniem absolutnie nie powinny w tej dyskusji paść. I w mojej opinii te słowa Jacka Piekary jako dyskutanta i stronę w ogóle w tym sporze absolutnie dyskwalifikują. Zgodnie z polskim prawem pani Dorota Wellman ma prawo poczuć się obrażona i domagać się w sądzie przeprosin, zadośćuczynienia i tak dalej, z czego zresztą skorzystała. I jakby na tym etapie cała ta sprawa jest dla mnie jasna i oczywista. Mało mnie tutaj interesuje mówienie o wolności słowa, bo jest to właśnie znane powiedzenie, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja, więc nie mamy prawa obrażać drugiej osoby i używać takich, a nie innych argumentów, tym bardziej, że one są głupie i durne. I wszystko byłoby jasne, proste i oczywiste, gdyby nie kilka ale, które rzucają trochę zupełnie innego światła na całą sprawę. Nie jestem prawnikiem i nie znam kodeksu karnego, nie znam tego i w jaki sposób prowadzi się postępowanie, więc szczerze mówiąc nie bardzo wiem w tym momencie, o co chodziło z tym całym zarzutem Jacka Piekary wobec sędziów, że on tam nie był informowany o procesie. Trudno jest mi tutaj ocenić, kto ma rację. Czy to rzeczywiście było tak, że Jacek Piekara unikał wezwań, mając świadomość tego, że one do niego są kierowane, czy wręcz przeciwnie, że to sąd, czy też, nie wiem, może ktoś inny, specjalnie wysyłał je pod adres, o którym wiedział, że Jacek Piekara ich nie odbierze, więc tego nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wyglądało z tej strony i kto tutaj ma rację. Tu już niech wypowiedzą się mądrzejsi ode mnie. Ta strona sporu, ta istota sporu jest dla mnie nie do końca zrozumiała. Mówię, w meandrach prawa tutaj się trochę bym gubił, szczerze mówiąc, i trudno by mi było to ocenić, ale istotne jest co innego. Istotne jest te 500 tysięcy, czy tam pół miliona złotych, jak to mówi Jacek Piekara. No bo kara, na którą on został skazany, jest zdecydowanie niższa. On sobie wyliczył te pół miliona, no bo skazano go też na opublikowanie przeprosin tam bodajże w określonych gazetach na pierwszych stronach, co by go tam kosztowało chyba około 300 tysięcy. To jest też ciekawe, no bo jeżeli na przykład skazuje się telewizję albo gazetę za na przykład opublikowanie nieprawdy, za szkalowanie, za tym podobne rzeczy, no to taka gazeta wtedy na swoich łamach publikuje przeprosiny i ona takich kosztów nie ponosi.
osoba prywatna musi już takie koszty ponieść, no bo wiadomo, że teraz nikt Jackowi Piekarze, chociażby nie wiem jak go lubił, nie udostępni mu pierwszej strony gazety za darmo, a tam prawdopodobnie są jakieś wytyczne, że to musi być na tej stronie taki procent szpalty. Wynika to z tego, że wiele gazet próbowało obchodzić prawo i jak były skazywane na opublikowanie przeprosin, no to publikowano je na ostatniej stronie gdzieś tam małym druczkiem, tak żeby nikt tego przypadkiem nie zobaczył. No ale tutaj jest jak jest, Jacek Piekara sobie wyliczył, nie wiem, dobrze sprawdził czy niedobrze, że te przeprosiny by go kosztowały ponad 300 tysięcy. Łącznie więc będzie musiał zapłacić około 500 tysięcy złotych kary. I teraz tak, ja sobie trochę pogooglowałem w internecie, posprawdzałem, kto dostał w ciągu kilku ostatnich lat kary takiej wysokości. I wam tutaj odczytam, mam przygotowane właśnie różne linki. Na przykład, zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, od jakiegoś czasu 500 tysięcy złotych kary, czyli 500 000, można dostać za zniszczenie zabytku. To jest najwyższa, to jest najwyższa półka. Nawet do 500 000 za to, jak ktoś prowadzi prace konserwatorskie bez pozwolenia, no i prawdopodobnie, jeśli by coś zniszczył, to wtedy mu się przywala te 500 tysięcy. Z takich procesów już, które się odbyły, no to przykładowo na przykład telekomunikacja cyfrowa, czyli to była taka śmieszna firma, która przychodziła do ludzi, do domów, mówili im, że tutaj macie telefony, to my wam obniżymy ceny za połączenia, co rzeczywiście robili, ale doliczali dodatkową opłatę za usługę, z czego wychodziło, że ludzie płacili znacznie, znacznie więcej. I firma, która skasowała, podejrzewam, polskich obywateli na paręnaście ładnych milionów, zapłaciła te 500 tysięcy złotych kary za taką właśnie praktykę. Inny przykład, na przykład firmy udzielające nielegalnie chwilówek, tak, które w jakiś tam sposób źle przedstawiały umowy, twierdząc, że tam bodajże nie sprawdzają zdolności kredytowej, później to robiły, oszukiwały ludzi, źle naliczały procenty, też 500 tysięcy złotych kary. Z takich porównywalnych, jeśli można powiedzieć, przestępstw, Telewizja Polsat zapłaciła 500 tysięcy złotych kary za emisję wypowiedzi pani Kazimiery Szczuki, która wyśmiewała niepełnosprawną dziewczynkę z Radia Maryja. Co jest ciekawe, o ile dobrze pamiętam, to wcale nie szło na żywo, więc telewizja miała ten materiał wcześniej, mogła go sprawdzić i no właśnie dlatego została tak wysoko ukarana. Poza tym ostatnim przypadkiem, który no można by teoretycznie porównać, ale też tak jak mówiłem, no to trochę jest inna sprawa, to wydaje mi się, że wysokość tej kary jest zdecydowanie nieadekwatna. No, ktoś mógłby powiedzieć, okej, no twarde prawo, ale prawo, może to zapobiegnie w przyszłości takim właśnie tweetom, takim wypowiedziom, może to coś kogoś nauczy. Moim zdaniem nie. Dlaczego nie? Ano dlatego, że gdyby polskie prawo, gdyby orzecznictwo w tego rodzaju sprawach było prowadzone w jakiś sensowny i logiczny sposób, to owszem, moglibyśmy domniemywać, że każde takie przestępstwo, wykroczenie w zasadzie, byłoby karane no, na podobnym poziomie. Problem tylko polega na tym, że tak wcale nie jest. I tutaj znowu kilka przykładów. Na przykład eksposła Janusza Palikota nie ukarano za nazwanie wtedy panującego nam miłościwie prezydenta chamem. Nie, uznano, że nie ma podstaw do tego, żeby go karać, bo może sobie uważać prezydenta za chama. Pewnej aktorki, tuż bodajże w tym momencie nie pamiętam nazwiska, teraz mi to przyszło do głowy, nie ukarano na przykład za nazwanie papieża Franciszka, cytuję, chujem. Tutaj chodziło bodajże o jakieś rzeczy związane z tym, że osobą, która wystąpiła z oskarżeniem, nie była osoba obrażona, więc no, wtedy to się chyba nie kwalifikuje.
Z drugiej jednak strony, na przykład, skazano człowieka, który obraził prezydenta Bronisława Komorowskiego, twierdząc, że on jest tam jakimś agentem WSI, też bodajże go chyba Hamem nazwał. I on już został jak najbardziej skazany. Tam bodajże mu chyba nawet areszt domowy przywalili. A jeszcze inny przypadek, tak, jeżeli już takie właśnie sprawy porównujemy, dla mnie najbardziej bulwersujący, gdzie sędziego Cezarego Skwarę uniewinniono za to, że był oskarżony o to, że obraził właśnie też prezydenta, tylko już teraz Kaczyńskiego, porównując go do Hitlera. I uznano, że to jest niska szkodliwość czynu. Czyli zobaczcie, macie cały przekrój bardzo różnych spraw o jakąś obrazę, no tutaj głowy państwa, czy głowy kościoła, tutaj mamy no, Dorotę Wellman, czyli prezenterkę telewizyjną, i te wyroki w tych sprawach są ferowane w taki sposób, no jakby, nie wiem, sędzia kostką rzucał, tak? Raz to jest niska szkodliwość, raz 500 tysięcy trzeba za to zapłacić, raz się jakiś tam areszt domowy dostaje, czy tam coś jeszcze zupełnie innego, a czasami w ogóle wyroków się nie wydaje. Odnoszę wrażenie, i tutaj chyba jednak przychylałbym się do tego, co mówił Piekara, że to są jakieś takie kwestie, no nie wiem, towarzysko-polityczne. Jak się trafi sędzia, który akurat czuje, że tak powiem, mięte przez rumianek do oskarżonego albo oskarżyciela, to po tej sprawie wydaje wyrok. Tak więc nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na to, że ktoś się w przyszłości zastanowi przed napisaniem tego tweeta albo przed nienapisaniem, dlatego że, jak już wykazałem, te sprawy są traktowane cholernie wybiórczo. Ale jakby tego było jeszcze mało, to spójrzmy na tę sprawę tak od strony moralnej. No bo Dorota Wellman jest prezenterką, bardzo często się pewnie w telewizji wypowiada, udziela też wielu wywiadów i no rozumiem, że mogło ją to zaboleć, taki argument no, z urody, tak, że ona zdaniem Jacka Piekary jest brzydka, nigdy nie będzie seksu uprawiała, no w ogóle totalnie durny argument. Problem polega jednak na tym, że Dorota Wellman sama takich argumentów w różnego rodzaju wywiadach czy rozmowach używa. Proszę, bardzo prosty przykład. Wypowiedź pani Doroty Wellman na temat pierwszej damy. Rola pierwszej damy, tak mi się wydaje, nie polega na noszeniu ładnych sukienek, dobrze dopasowanych, jak się ma taką sylwetkę. To jest dokładnie to samo. Owszem, no może to jest tak trochę grzeczniej powiedziane, nie jest to tak dobitne jak u Jacka Piekary, ale to jest ten sam argument z urody. Jest on na pewno mniej obraźliwy, no powiedzmy mniej o jakieś 200 tysięcy. Tak bym to mniej więcej wycenił. I teraz, dlaczego nie skaże się w takim wypadku Doroty Wellman? No, rozumiem, że prawdopodobnie dlatego, że pani prezydentowa nie poczuła się w tym wypadku urażona, bo ona nie wiedziała o tej wypowiedzi. Mimo wszystko jednak, jest to dla mnie przykład olbrzymiej hipokryzji, jeżeli ktoś bierze do siebie takie rzeczy, a sam posługuje się zupełnie identycznymi argumentami. Reasumując, cała ta sprawa nie wydaje mi się wcale taka jasna i prosta, jak to dwie strony sporu przedstawiają, no bo po pierwsze, to absolutnie takie słowa nie przystoją komuś, kto żyje z pisarstwa, ze słowa pisanego. No, no nie powinien, powinien panować nad swoją klawiaturą, nie wiem, pisać na trzeźwo, nie wiem, czy to było po pijaku napisane, czy jak. Czy to po prostu taka natura Jacka Piekary, którą powinien nieco okiełznać. Nie powinno mu coś takiego przejść przez klawiaturę, więc jakby dostał na przykład, nie wiem, ze 20 godzin prac społecznych w jakimś domu samotnej matki, to absolutnie uważam, że krzywda by mu się nie stała. Po drugie jednak, ze strony pani Doroty Wellman widzę olbrzymie Himalaje hipokryzji, bo osoba, która posługuje się no dość prostym, żeby to nie powiedzieć chwilami, prostackim językiem i różnymi innymi komentarzami na temat innych ludzi, sama nie pozwala w swoją stronę rzucać takich komentarzy, no jest to słabe, bardzo, bardzo słabe. A po trzecie,
te 500 tysięcy przywalone, czy tam no, nawet gdyby to było 50 tysięcy, to mimo wszystko wydaje mi się zdecydowanie za dużo. Chociaż akurat wysokość tej kary jest tutaj najmniej istotna. Tyle ode mnie. Jeżeli macie na ten temat jakieś inne zdanie, podzielcie się nim w komentarzach. Ja bardzo chętnie wejdę w dyskusję. Swoją drogą, no niezbyt dobrze to świadczy o naszym świadku, ani celebryckim, ani o literackim, że takie sprawy nas emocjonują. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będziemy już mogli porozmawiać o poezji albo o literaturze i tych tematów do pręgierza będzie jak najmniej, a ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia. Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze już w przyszłym tygodniu.